Dobry. Dzisiaj dzielę się słowami hasła niedzieli, hasła tygodnia z psalmu 103, drugi wiersz. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. No właśnie, czy my zawsze Panu Bogu błogosławimy, czy czynimy Go szczęśliwym, uszczęśliwiamy Go i czy zawsze pamiętamy o wszystkich Jego dobrodziejstwach? Wydaje mi się, że bardzo często przyjmujemy to, co przynosi nam dzień, tak jakby się nam należało, nie podejmując jakiejś pogłębionej refleksji, nie zastanawiając się, po prostu tak jest, jest dobrze, idziemy dalej. Ale nie ma tego dziękowania Panu Bogu, chociażby za drobne rzeczy, drobne sprawy i nie ma przez to też błogosławienia, czynienia Go szczęśliwym. Jak można temu zapobiec? Kilka dobrych lat temu usłyszałem taką historię o fasolkach i mam tu dzisiaj fasolkę, nie jedną, mam nadzieję, że dobrze widać. O czym jest historia właśnie o fasolkach? Był sobie pewien człowiek, dajmy na to, że to był rolnik i on miał w swojej lewej kieszeni, czyli tutaj, fasolki. I za każdym razem, kiedy coś się wydarzyło w ciągu danego dnia, to z tej lewej kieszeni, z lewej strony przekładał kolejną fasolkę do prawej kieszeni swojego ubrania. I kiedyś go ktoś zapytał, o co chodzi z tymi fasolkami, dlaczego przekładasz je zawsze z lewej do prawej, nigdy z prawej do lewej i w ogóle po co to? I on wtedy wytłumaczył, te fasolki przypominają mi o tym, że trzeba dziękować Panu Bogu. I za każdym razem, kiedy wydarzy się w ciągu dnia coś dobrego, to przekładam fasolkę z lewej kieszeni do prawej. No tak, ale po co? No bo gdy przychodzi wieczór, sięgam do mojej prawej kieszeni, cieszę się, że lewa jest pusta i z tej prawej wyciągam fasolki, niejednokrotnie całą garść i każda z tych fasolek przypomina mi o czymś, za co powinienem Panu Bogu dziękować. No to za co tak dziękujesz Panu Bogu? Jedna fasolka to może być uśmiech dziecka, radość. Druga fasolka to może być dobre słowo, które tego dnia od kogoś usłyszałem. Trzecia fasolka, miałem jakieś zmartwienie, ale ono szczęśliwie się rozwiązało. Czwarta fasolka to znowu coś innego. I tak można byłoby wymieniać garściami te fasolki. Ja myślę, że to dobry system. Nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, czy wymyślona, ale mnie urzekła i bardzo mi się podoba. Możemy nosić w kieszeniach fasolki, mogą to być jakieś inne przedmioty, albo po prostu wystarczy, że gdy wieczorem złożymy ręce do modlitwy, to przypomnimy sobie, że coś dobrego się wydarzyło i Pana Boga za to możemy błogosławić. Błogosławię Cię, Panie Boże, i dziękuję za uśmiech dziecka, za dobre słowo, za rozwiązanie jakiegoś kłopotu, za bezpieczny przejazd czy bezpieczną podróż, za to, że nie zdarzył się żaden wypadek albo inne nieszczęście i za wiele, wiele innych rzeczy i faktycznie tych fasolek możemy mieć, dziękczynnych fasolek możemy mieć całe garści. Zachęcam do tego, byśmy dzisiaj, no teraz jest poranek, ale gdy dzisiaj wieczorem będziemy kończyć dzień, podsumowywać go modlitwą, żeby przypomnieć sobie te powody do dziękowania i chociażby z tego względu w modlitwie Panu Bogu błogosławić. A zatem błogosławionego, udanego, pełnego powodów do dziękowania dnia. Wszystkim Wami sobie życzę. Z Panem Bogiem.